sami Wieruszowie. Powiem tak i muszę to powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że przez tak długi czas w gminie Wieruszów pamięć tych ludzi, naszych mieszkańców, naszych braci i ojców była zaniedbywana. I ta uroczystość, ten dzień, który dziś czcimy, odbywa się tak naprawdę dzięki determinacji ich rodzin. Tych, którzy dbali nie tylko o groby, ale także o ich pamięć. O ich dobrą pamięć, o czym za chwilę się przekonamy. Żeby nie przedłużać, powiem tak, ja nie miałem okazji, takiej jak wy, oglądać obrazów o rotmistrzu Pileckim. Nie miałem okazji słuchać o pułku, roju. My gdzieś wcześniej, kiedy byłem w waszym wieku, musieliśmy czytać w metaforach, w lawie, na kanwie dziadów Konwickiego i śpiewać zemstę na wroga. Dlatego jesteście w tej lepszej, komfortowej sytuacji, że możecie o tym posłuchać, że możecie to zobaczyć, że możecie to przymierzyć i że możecie to w kontekście tych kontrowersyjnych dyskusji, które często toczą się na różnych forach, opatrzone anonimowymi wpisami, toczą. Powiem wam tak, że chciałbym, żebyśmy teraz przywitali rodziny naszych niezłomnych. Wielkie brawa dla rodziny państwa Olbrychów i państwa Magotów. Są z nami tutaj. Proszę wam się pokazać, co z nami. Myślę, że za chwilę zabiorą głos. Myślę, że za chwilę będziecie mogli z nimi porozmawiać. Natomiast ja chciałbym wykorzystać tę okazję jeszcze w innej gestii. Pan Mariusz Dychto. Czy mogę pana zaprosić? Pan Mariusz Dychto, historyk, nauczyciel, ale też człowiek, który nie dał... Został wykonany wyrok śmierci na 7 żołnierzach 4. Zarządu Organizacji Wolność i Niezawisłość. O godzinie 20 wyprowadzono z celi 1. I po kolei, tak jak w Katyniu, strzałem w tył głowy, zabijano jednego po drugim. Aż wykonano wyrok śmierci na 7. Dlatego też Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pochylił się nad ofiarami 4. Zarządu Organizacji Wolność i Niezawisłość i ten dzień, 1 marca, uchwalił Dzień Żołnierzy Wyklętych, lub możemy mówić wyklętych przez system komunistyczny, niezłomny dla patriotów. Tacy oni właśnie byli. Muszę powiedzieć, że przez całe lata PRL-u, przez całe dekady PRL-u nazywano ich zawrotymi karłami reakcji. Ja przypomnę fragment z filmu Andrzeja Wajdy Katyn, kiedy do Krakowa przyjeżdża młody człowiek, w oficerkę, w skórze, wiadomo, że człowiek leśny, że partyzan, przyjeżdża do swojej cioci. Jego ojciec został zamordowany w Katyniu. I kiedy przechodzi koło boksupa ogłoszeniowego, widzi plakat zakluty karzeł reakcji. Mały żołnierz Armii Krajowej pod butem żołnierza Ludowego Wojska Polskiego lub też pod butem UBK. I zrywa ten plakat i rozpoczyna się, akurat przejeżdża w pobliżu patrol Milicji Obywatelskiej i oczywiście rozpoczyna się pogoń za tym biednym, młodym chłopakiem i w końcu kończy się to śmiercią. Taki los spotykał żołnierzy wyklętych, organizacje, do których należeli. Określano mianem faszystowskich, reakcyjnych band spod znaku Narodowych Sił Zbrojnych. Tak wyglądało po wojnie przez całe 50 lat. Ja nie miałem takiej przyjemności jak wy. Ja w szkole w ogóle tego nie byłem uczony. Ja musiałem sam zdobywać informacje na temat tych wspaniałych ludzi. Słuchajcie, męczonych podczas drugich przesłuchań i tortur. Wielu z nich poddanych było, musieli przechodzić tak zwane pokazowe procesy, gdzie to była kpina z wymiaru sprawiedliwości, to była kpina z prawa, gdzie wyrok był zawsze ostateczny, natychmiastowo wykonywana kara śmierci. Tylko żeby żyć przez całe dekady w PRL-u z piętnem reakcyjnego bandyty. Tak, niektórzy z nich dotrwali do czasów tak zwanej odwilży, kiedy zostały wprowadzone ustawy honorujące ich wieloletnią walkę z okupacją zarówno hitlerowską, jak i sowiecką. Tak to wyglądało w tamtych czasach PRL-u. Nie żyje Łubaszka i niestety Kaci UB wykonali wyrok śmierci. Niedawno jej szczątki zostały odnalezione w
wykopany z ziemi, bo ponieważ tych żołnierzy wyklętych nie tylko chciano zabić fizycznie, ale chciano wymazać pamięć o nich. Chciano zohydzić ich po prostu w oczach społeczeństwa polskiego. Tak to wygląda, że tylko dzięki temu człowiekowi Polska uniknęła tego wszystkiego, co stało się po II wojnie światowej. To właśnie marszałek Józef Piłsudski uratował i żołnierze, którzy byli mu tak wierni, i tacy ludzie jak rotmistrz Witold Pilecki. Ale przychodzi 1 września.